Cześć kochani, witam Was w następnym vlogmasie i dzisiaj zaczynamy sobie od pracy w magazynie. Mamy bardzo duże zamówienie i co się okazało, z Dąbrowy Górniczej, czyli z miejsca, w którym mieszkam, w którym mamy magazyn, więc pakujemy tą paczkę i z okazji świąt chcemy tej dziewczynie tą paczkę dostarczyć osobiście, także sprawdzamy, co jest w środku. I w zamówieniu mamy case do iPhone'a, t-shirt white cow, opaskę pielęgnacyjną, t-shirt pink cow, long sleeve cookie, t-shirt donut, bluza, hoodie donut, set pielęgnacyjny oraz najnowszy t-shirt Only Good Vibes. Ubrania mamy przygotowane, tak jak powiedziałam, mamy tutaj długi rękaw, long sleeve cookie, white cow t-shirt, t-shirt Only Good Vibes najnowszy, pink cow, bluza i donut. Teraz set pielęgnacyjny, case i opaska. Rozjadę z Natalią. Mamy tak naprawdę niecałe 10 minut, także Kasia, do której dostarczamy paczkę, mieszka blisko nas. Zobaczymy. Na razie dałyśmy znać Kasi, że zapytałyśmy, czy jest w domu, z informacją, że z okazji świąt dostarczamy paczkę osobiście, ale Kasia chyba jeszcze nie spodziewa się, że przyjadę osobiście, także zobaczymy reakcję. Jesteśmy na miejscu, zaparkowałyśmy sobie troszkę dalej, bo jeszcze nie wiemy dokładnie, który to jest domek. Mamy paczuszkę numer 1. Paczuszkę numer 2, idziemy. Nie będziemy raczej nagrywać tam na miejscu, no bo wiecie, nie wiemy, czy Kasia sobie życzy, żebyśmy ją pokazywały, także chowamy na razie aparat i zobaczymy, może coś nam się uda nagrać. Paczka dostarczona. No Kasia się chyba nas nie spodziewała, nie? Nie, nie. Nie spodziewała się raczej, że będziemy osobiście, ale dostarczone, wracamy do pracy. Super. Podjechałam sobie teraz jeszcze na szybki shopping do sklepu. Potrzebujemy do biura wodę mineralną. W domu też nie mamy wody mineralnej. Worków na śmieci brakuje mi i w biurze, i w domu. Także biegnę do sklepu zrobić zakupki. Wróciłam ze sklepu. Poszłam sobie do kasy samoobsługowej. I potrafię wszystko robić, potrafię wszystko ważyć, już jakby wiele razy kasuję się z samoobsługowej, ale trafiłam na tak niemiłą panią, nie zgadzała mi się przy czymś tam waga. I po prostu trafiłam na tak niemiłą panią, że zaraz wam opowiem więcej, jak wrócę do domu, ale jakbym miała więcej czasu, to chyba po prostu poszłabym ją zgłosić do kierownika, bo to była jakaś masakra. Także zawołałam panią kasjerkę, by pomogła mi, bo wkładałam wody do koszyka i nie zgadzała mi się waga. I zwykle jest tak, że jak coś takiego się dzieje, to podchodzi pani z kartą, odbija coś tam, sprawdza sobie listę zakupów, czy wszystko się zgadza i tyle. I już taką sytuację z wodą miałam 4 razy, bo często, tak jak powiedziałam, kasuje się na samoobsługowej. Tym razem trafiła mi się taka pani, która stała, kiedy do niej mówiłam, odwrócona, bokiem, w ogóle nie patrzyła na mnie. Gdzieś tam patrzyła sobie w bok. I kiedy poprosiłam ją o pomoc, żeby mi odbiła, powiedziała mi, że nie, że żebym po prostu skasowała całe te zakupy, odłożyła je do koszyka, a tą wodę skasowała osobno. Czyli musiałam przejść przez cały proces płatniczy od nowa, przez to, że nie wiem, albo jej się nie chciało odbić tej karty, albo nie umiała, albo po prostu nie chciało jej się nie pomóc. Nie mam pojęcia, o co chodziło, ale... Zapytałam, czy w takim razie jest w stanie po prostu teraz mi to sama przy niej odbić, bo chciałabym wziąć jeden paragon na całe zakupy. Nie, nie. I poszła. Tak wiecie, odpowiadała mi za każdym razem niemiłym tonem, tak jakby miała do mnie jakiś problem. Skorzystałam z kas samoobsługowych i wiem, że dla pań kasjerek to jest wygoda, że ktoś korzysta z tych kas samoobsługowych. Tak jak mówię, rzadko kiedy mam taką sytuację, bo potrafię z nich korzystać i byłam miła, uprzejma, uśmiechnięta, prosząc o pomoc, a pani ewidentnie była po prostu na mnie obrażona, że ja sobie z czymś tam nie poradziłam. Serio, pierwszy raz chyba spotkałam się z tak mało empatyczną panią kasjerką, bo powiem szczerze, że zwykle mam szczęście i jak potrzebuję jakiejś pomocy przy tych kasach samoobsługowych, to panie wręcz miło i uprzejmie pomagają, bo jakby no wiedzą, że to może się zepsuć, to jest tylko komputer. No, ale tym razem tak nie było. No, ale spieszyłam się do domu, bo muszę dodać szybciutko vlogmas na kanał teraz dla was, bo zaraz 18, więc już stwierdziłam, dobra, olewam tą sprawę i idę dalej, nawet mi się z panią nie chciało dyskutować, bo... Nie ma co.
Dobra, będę dodawała vlogmas, zagrzałam sobie zupkę, krem z białych warzyw i z cebuli i do tego mam grzanki w cateringu i w Lidlu kupiłam sobie jeszcze tego shota, to jest shot akurat imbir seller. Kupuję je często, są bardzo fajne, naturalne, smakują spoko, soczyste jabłko, pół wartościowej i bulwy imbiru i pół bulwy selera, taki jest skład. Vlogmasek dodany, opisany, pojedzona. Nie ma czasu teraz na odpoczywanie, ponieważ lecimy na zakupy. Tak jak obiecałam, chcę dzisiaj kupić opakowania na prezent i może przy okazji coś wpadnie mi w oko dla pozostałych osób, dla których nie mam jeszcze tam prezentów czy części prezentów. Także lecimy na zakupy. Dzwoniłam właśnie do mojej Wigi, do mojej siostry. Też ma ochotę skoczyć ze mną na zakupy, także jedziemy razem i będziemy szukać opakowań na prezenty i prezentów i dokupię jeszcze worki na śmieci, bo zapomniałam ich kupić będąc w Lidlu. Tak się zaaferowałam całą sprawą, zakupami, że nie kupiłam tego, po co pojechałam, bo pojechałam głównie po worki i po wodę. Jesteśmy już z Wiką, podjechałyśmy pod Wendopark i najpierw idziemy do Teddy? Dobra. Oglądamy opakowania na prezent. Mamy tutaj, słuchajcie, takie wielopaki. Za 5 sztuk wychodzi 15 zł i jest właśnie 5 rodzajów. Bierzemy je, bo ty też bierzesz? Szukam prezentu dla Warusia i niestety wtedy jest to dość mały wybór. Są ubranka, jest jedzonko, ale akurat zabawek za wiele nie ma. Wika opowiada, że może w Action będzie więcej i możliwe, że w sumie tak. Więc wtedy kupiłyśmy tylko te opakowania i kupiłyśmy worki na śmieci. Idziemy dalej. Wejdźmy do Pepko, może coś tam będzie fajnego, jakieś opakowania. W Pepko jest dużo zabaweczek dla zwierzątek i szukamy czegoś dla Barego. No ale on to roztarga chyba. Bardzo ładny ten renifer. I tu jest jeszcze taka piłka Mikołaj. Kurde, ale fajne. Ale zobacz, jakie fajne do cyku. Kurde, ile kosztuje? Kosztuje, słuchajcie, 15 zł. Fajne. Tu jest jeszcze taka piłka renifer. Może wezmę mu faktycznie tego Mikołaja. Bo tu na przykład miał kiedyś takie coś od babci, ale rozwalił to w jeden dzień. Tu jest taka sama piszcząca krowa. To tak samo załatwi to w moment. To jeszcze mogłoby być dla niego fajne, bo ciężko rozwalić. Znalazłam, słuchajcie, w Action pistolet z klejem na gorąco i chciałam sobie taki kupić, żeby mieć w domu. Kosztuje 17 zł i są dwa wkłady z tyłu, więc biorę. Oto moje zakupy, ten pistolet wam pokazywałam. Baremu kupiłam jednak takiego hipopotama z takim sznurkiem z tyłu. To będzie dobre, bo chyba to będzie miał problem rozwalić. Zobaczymy, kosztowała 9 zł w Action. Worki na śmieci udało mi się kupić, to opakowanie widzieliście. I Wiktorii spodobał się jeszcze kominek na woski. Był tam za chyba 9 zł właśnie też w Action. Więc stwierdziłam, że dokupię jej do prezentu, akurat czegoś jeszcze dla niej potrzebowałam. Zamówię jeszcze teraz woski do środka i myślę, że zdążą mi przyjść jeszcze przed Wigilią. Poszukam jakiegoś takiego sklepu z szybką dostawą. O, to co mamy do opakowania, jeśli chodzi o papier, torebki, jakieś kokardki, dekoracje, wstążki. Prezentów za bardzo wam nie mogę pokazać, bo dużo osób z tych, dla których szykuję prezenty, ogląda moje vlogmasy. Także tak, wiecie, szczegółów za bardzo wam nie pokażę. Pokażę wam je dopiero w ostatnim vlogmasie, bo zapewne już nie zdążą go obejrzeć przed Wigilią, zanim to dostaną. Także ja sobie teraz poszykuję tutaj tylko przy choince te opakowania. Jutro przywiozę ze studia prezenty, bo tam mam większość odłożonych, bo tam akurat miałam na to miejsce i w jutrzejszym vlogmasie jesteśmy z mamą u fryzjera w Bielsku i też potem jedziemy na zakupy świąteczne, prezentowe, więc dokupię to, co mam dokupić. No i pojutrze pakujemy prezenty i wtedy wam wszystko pokażę. Wtedy już jakby nie będę miała problemu, bo tak jak mówię, już nikt nie zdąży obejrzeć, więc pokażę wam już wszystko, co mam dla kogo. Lecimy z kalendarzami. Jak widzicie, mam takie włosy, no, trzydniowe. Dzisiaj trzeci dzień leci. Ponieważ jutro mam fryzjera i zawsze jak jestem u fryzjera u dziewczyn, to dziewczyny mówią mi, żebym nigdy nie przychodziła z włosami świeżo umytymi albo umytymi dzień przed, bo wtedy rozjaśniasz o wiele bardziej, podrażni mi skórę głowy. Wiadomo, nie przychodzimy z włosami brudnymi, ale nie przychodzimy też z świeżo umytymi, kiedy na drugi dzień rozjaśniamy włosy. Także przytrzymałam je, tak jak mówię, 3 dni, no, 2 noce, no to będą jutro 3 pełne dni, więc myślę, że będzie idealnie i nie spiecze mi skórę. Dzisiaj otwieramy okienko 22, kalendarz Sinseya, naszyjnik. Naszyjnik z takimi dzwoneczkami, super świąteczny. Kalendarz z Linda, 22 i w 22 mamy misia z białym kremem, pyszka. Kalendarz The Body Shop, już prawie pusty, o wiele lżejszy niż był na początku.
Szukamy. Jest. Zostały nam już tak naprawdę tylko dwa okienka z każdym z tych kalendarzy. No ładnie. Dobra, tutaj mamy body scrub, czyli peeling do ciała. I kalendarzyk Mixit 22 mamy tutaj. Dobre musli albo jakaś przekąska. O, orzeszki chyba jakieś. Hazelnuts, o Jezu, to było przepyszne. Jakie hazelnuts? Ja przeczytałam. Pretzels, salted caramel. Tamte w czekoladzie były pyszne, były w pierwszym okienku, więc te salted caramel też na pewno będą mega. Subcio. W ogóle to muszę sobie zamówić w jakichś większych ilościach na ich stronie, bo naprawdę mi to bardzo smakowało. Po dzisiejszym dniu jestem jakaś taka wyjątkowo zmęczona. Bolą mnie trochę mięśnie. Nie robiłam nic takiego w sumie, żeby mogły mnie boleć, więc w razie czego wezmę sobie masę witamin na noc. Wypiję sobie napar z imbiru, wypiję sobie tego swojego imbirowo-kurkumowego shota i położę się spać, tak wiecie, nafaszerowana witaminami, żebym rano nie wstała chora, no bo nie wiem, dlaczego taka jestem obolała, mega zmęczona. Mam nadzieję, że po prostu to jest kwestia tego, że grudzień był bardzo intensywny i to zmęczenie zaczyna mi wychodzić. Dobrze, że pod koniec vlogmasu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Buziaczki i widzimy się już jutro. Pa!